Poznajcie Luxpaw w Morzywole koło Końskich. Największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad. Co bardzo ważne, firma jest ich producentem. Znakomita jakość, konkurencyjne ceny. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów pod adresem Morzywół 36A. W ofercie: ogrodzenia metalowe, ogrodzenia palisadowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia łupane, kostka brukowa, ogrodzenia panelowe, balustrady. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36A, numer kontaktowy 797-355-341, e-mail biuro@luxpaw.com.pl, strona internetowa www.luxpaw.com.pl. Około 50 osób wzięło udział w pierwszym rodzinnym rekreacyjnym rajdzie rowerowym po terenie gminy Ruda Malenicka w minioną sobotę. Wśród nich na bicyklu pojawił się także wójt gminy Leszek Kuca. Uczestnicy rowerowej integracji startowali w sobotę o godzinie 14 z okolicy elektrowni nr 1. Organizatorami wydarzenia byli wójt gminy Leszek Kuca, przewodniczący miejscowej rady gminy Piotr Tarasiński oraz prezes OSP Ruda Malenicka Gerard Pachuc. Dla tego regionu rowerowe aktywności to nie nowość. W ubiegłych latach w Rudzie Malenickiej organizowany był bowiem krótki wyścig MTB. W wczesnych latach odbywały się u nas wyścigi rowerowe, ale też ze strony mieszkańców były takie wnioski, aby zorganizować rajd rekreacyjny po terenie naszej gminy. Stąd też właśnie dziś organizujemy po raz pierwszy rajd taki rodzinny dla mieszkańców naszej gminy. To jednak nie oznacza, że wyścigi MTB do tego regionu nie powrócą. Wyścig chcemy kontynuować co roku, bo to była impreza już od kilku lat, która za każdym razem się udawała, ale chcieliśmy poszerzyć ofertę taką rekreacyjno-sportową o taki właśnie rajd rodzinny, żeby to nie było ściganie, bo były takie głosy, że niektórzy boją się, że zbyt profesjonalna impreza, więc wyszliśmy naprzeciw i zorganizowaliśmy taki rodzinny rajd rowerowy. I odpowiedź mieszkańców dla organizatorów była jak najbardziej zadowalająca. W sobotę na rower w Rudzie Malenieckiej wsiadło około 50 osób w różnym wieku. Dzisiaj myślę, że na warunki pogodowe są, jest bardzo upalnie. Myślę, że jest zainteresowanie duże. Jeszcze się oczywiście zjeżdżają. Za chwilę będziemy uzupełniać listę i ruszamy tak naprawdę na trasę. Trasa przebiegała po drogach asfaltowych i szutrowych, liczyła sobie 18 km i wiodła przez miejscowości Młotkowice, Cis, Lipa, a integracyjne ognisko zorganizowano na tak zwanym Starzyku. Akurat dlaczego tak ta trasa przebiega? No, gmina Ruda Malenicka ma wiele walorów krajobrazowych i chcemy to też w jakiś sposób pokazać. Dzisiaj może frekwencja nie jest jakaś bardzo duża, ale powiedzmy zadowalająca i część ludzi jest poza terenu gminy, więc odkryją fajne miejsca Rudy Malenieckiej. Organizatorzy już dziś zapowiadają kontynuację rajdu w kolejnych latach.